Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Dobiegają końca wakacje. Wracamy do naszych spotkań, do naszych rozmów znowu o sprawach ważnych, bardzo ważnych. Zwłaszcza, że ta historia, jak widać, też po bieżących wydarzeniach no jakoś się nie kończy, raz po raz do nas wraca i dzisiaj mam przyjemność gościć doktora Witolda Bagieńskiego, historyka, badacza aparatu represji okresu PRL, przede wszystkim Departamentu I MSW, czyli wywiadu, autora między innymi, znaczy współautora, redaktora razem z panią Magdą Dźwigał książki Leksykon Bezpieki, książki nagrodzonej na ostatnim Kongresie Pamięci Narodowej. Tutaj trzeci tom przed nami. Stoi obok książka profesora Filipa Musiała nie bez powodu, ponieważ jest to chyba taka najdokładniejsza, najbardziej rzetelna praca dotycząca opisu, jak służby, według jakich instrukcji pozyskiwały czy tajnych współpracowników, czy kontakty operacyjne, czy też konsultantów, czy też jak legalizowały lokale kontaktowe. Książka oparta o dokumenty samego MSW, także o pracę uczniów, jeśli tak to można ująć, powiedzieć, szkoły w Legionowie. Ale wiem, że Witku, kończysz książkę kolejną. Czy kończę, to jest, że tak powiem, trudno powiedzieć. Jestem w trakcie pisania publikacji, która będzie zawierała taką część, która będzie, że tak powiem, komplementarna z podręcznikiem bezpieki Filipa Musiała. To znaczy zamierzam opisać system pracy wywiadu i jego organizację. Także obok spraw już takich typowo związanych ze strukturą, z przepisami, według których działano, to chcę też pokazać, jaka była praktyka działania. Bo, że tak powiem, przepisy przepisami, a życie życiem. Zresztą będziemy trochę dzisiaj o tym mówili przy okazji osobowych źródeł informacji. Natomiast takiej książki według mnie brakuje na rynku, dlatego że badania nad wywiadem toczą się od wielu lat, a jednocześnie cały czas powracają pewne takie dosyć podstawowe pytania, jak choćby o to, jakie właściwie były te kategorie wywiadu, czyli tych osobowych źródeł informacji wywiadu, czym się różniły od tych, które wykorzystywała pozostała część SB, jakie zasady w ogóle pracy w wywiadzie były. I wydaje mi się, że kiedy taka publikacja powstanie, bo na razie się ukazał taki zbiór pod redakcją moją i koleżanki, zawierającą instrukcje i przepisy wywiadu, czyli tam można zobaczyć tą stronę, nazwijmy to formalno-prawną, tego jak to miało funkcjonować. Natomiast ta książka, którą piszę, miała być wstępem do tych instrukcji. Koniec końców bardzo się rozrosła. Ja postanowiłem po prostu spisać sporo, znaczy opisać sporo obszarów, które wydają mi się ważne dla zrozumienia w ogóle, czym był Departament Pierwszy i jak działał. I kiedy ta książka się ukaże, trudno mi obiecywać naprawdę kiedy, bo to jest zadanie bardzo szerokie. Ja mam bardzo dużo napisane, ale jednocześnie borykam się z dylematami, jak niektóre rzeczy opisać, to znaczy jak głęboko w to wchodzić, czy nie przesadzę, jeżeli wejdę zbyt głęboko w niektórych obszarach. I czy po prostu czasem warto, bo na przykład analiza pracy operacyjnej wywiadu jest fascynującym tematem, ale ona jest odrębnym w ogóle przy opisywaniu tego wszystkiego, co mnie interesuje. I kwestią podstawową jest właśnie to, czy na przykład przy werbunku źródeł wchodzić w takie malutkie detale, czy jednak tak jak zrobił to Filip, podać to w wersji bardziej syntetycznej. Bo mam świadomość, że książka, którą piszę, będzie bardzo obszerna, ale jak książka jest obszerna, to ludzie jej nie są w stanie całej przetrawić. W związku z czym no, stoję przed dylematem, w jaki sposób to zrobić, żeby to było przystępne i przydatne jednocześnie. Także taka to jest sytuacja związana z tą publikacją. Czekamy niecierpliwie, czekam niecierpliwie. No dzisiaj to właśnie trochę o takiej praktyce współpracy, pracy, pozyskiwaniu, werbowaniu, typowaniu tajnych współpracowników, czy w ogóle wszystkich ludzi, którzy nie byli etatowymi pracownikami Departamentu Pierwszego, a odgrywali mniej bądź bardziej znaczącą rolę dla pracy operacyjnej. No i pierwsze pytanie, które się tutaj rodzi, czy
osobowe źródła informacyjne były tak samo pozyskiwane jak dla służby bezpieczeństwa, czyli do tego, dla tego wszystkiego, co można było już by tak na siłę nazwać, no, każda bezpieka no, jest pewnego rodzaju kontrwywiadem oczywiście w państwie o charakterze autorytarnym pełni tam większe kontrole, można by powiedzieć, społeczną. Przede wszystkim jest powołana do pewnej kontroli społecznej i wyłapywania tego wszystkiego, czy tych wszystkich informacji, czy gromadzenia, które są istotne, bo mogą zagrażać lokalnemu reżimowi. A jak to było w przypadku wywiadu? Czy to są identyczne kategorie operacyjne? Na początek trzeba podkreślić, że wywiad od samego początku, będąc jednocześnie integralną częścią UB i SB potem, miał swoje własne kategorie spraw i dokumentacji operacyjnej, własne kategorie źródeł i własny system pracy, który wynikał z tego, że działano w innych warunkach. Wszystkie pozostałe jednostki działały przede wszystkim w kraju. Mówię przede wszystkim dlatego, że były też struktury, na przykład kontrwywiad, które miały operacje, które się wiązały z jakimiś działaniami za granicą. Natomiast rolę priorytetową, jeżeli chodzi o te działania, miał praktycznie zawsze wywiad. I to się wiązało też z pewnymi konkretnymi przywilejami, dlatego że były przepisy, które mówiły o tym, że pozostałe jednostki mają w pewnym sensie pracować na rzecz wywiadu. Tu chodziło o przekazywanie, typowanie i przekazywanie źródeł, znaczy typowanie kandydatów, przekazywanie źródeł wywiadowi. Takich źródeł, które były dobre do wykorzystania dla wywiadu, bo na przykład ktoś współpracował z UB czy z SB przez parę lat, sprawdził się. I ta osoba w danym momencie swojego życia na przykład postanawiała, nie wiem, wyjechać za granicę, czy to turystycznie, czy tam służbowo, czy coś. I wtedy ta osoba potrafiła być przejęta na kontakt wywiadu albo na przykład po prostu zwerbowana, jeżeli wcześniej takich kontaktów nie miała. Także te relacje, można powiedzieć, że tak powiem, ze współpracownikami były pod pewnymi względami podobne, aczkolwiek różniły się w niuansach, no bo oczywiście czym innym jest, nie wiem, werbowanie na przykład członka organizacji podziemnej, a czym innym człowieka, który jedzie na przykład na placówkę zagraniczną. No dobrze, to już uściśle. To kto w takim razie stawał się współpracownikiem Departamentu Pierwszego, czyli wywiadu? Jakie kryteria musiał spełnić? Jak go werbowano? W ogóle jaki był cel takiego werbunku, że werbowano krajowego współpracownika do pracy zagranicznej? Ach, tych pytań mamy ogromną liczbę w tym, co pan powiedział. I to jest taka sytuacja, że tak. Zacznijmy od podstawowej rzeczy. Jakie mamy kategorie? Podstawową kategorią jest agent. W przypadku UB w latach 40., 50. były kategorie agent i informator. Jako te podstawowe, agent był takim bardziej zaangażowanym we współpracę, informator po prostu udzielającym jakichś tam wiadomości funkcjonariuszom. W przypadku wywiadu kategoria agenta była kategorią podstawową, natomiast obok niej funkcjonował, to mówiono różnie, współpracownik, tajny współpracownik, współpracownik placówkowy, jeżeli chodziło o kogoś, kto po prostu był na placówce zagranicznej, albo współpracownik krajowy. Tutaj się nie przywiązywano jakoś szczególnie do tej terminologii. I te kategorie potem się zmieniały. W latach 60., kiedy wprowadzono na początku lat 60. nową instrukcję, to co Filip Musiał tutaj między innymi o tym pisze, to mamy sytuację, kiedy w tych jednostkach, umownie mówiąc krajowych SB, pojawia się tajny współpracownik i to się staje ta główna kategoria. W tym momencie wywiad też się posługiwał tajnym współpracownikiem, razem z tym, że był też i agent. Ale w wywiadzie nie było teczki tajnego współpracownika. I tutaj panował pewien bałagan, to znaczy potrafiono prowadzić sprawę tajnego współpracownika, czyli współpracownika krajowego czy placówkowego, na przykład w ramach teczki wyjazdowej. Teczka wyjazdowa była zakładana na osobę, która wyjeżdżała na placówkę zagraniczną i to sama w sobie kategoria niewinna, ale jeżeli ktoś został zwerbowany do współpracy, to na przykład jak archiwizowano, to razem z teczkami pracy, które były do tego źródła. Część współpracowników była rejestrowana w takiej kategorii, gdzie te sprawy miały nazwę rozpracowanie operacyjne. A rozpracowanie operacyjne w wywiadzie to jest nazwa myląca i zresztą celowo myląca. To jest element konspirowania własnych zainteresowań operacyjnych nawet przed własnymi ludźmi, bo rozpracowanie operacyjne to są generalnie działania podejmowane wobec jakiegoś figuranta, mające na celu, nie wiem, inwigilowanie go. Ale w przypadku wywiadu może być to zarówno to,
to, czyli na przykład figurantem rozpracowania operacyjnego był, przypuśćmy, Jerzy Giedroyć, sprawa kryptonim Proust, ale jednocześnie osoby zwerbowane jako agenci również były zarejestrowane w ewidencji, czyli w kartotekach i dziennikach wywiadu, jako RO. I tu warto podkreślić, że wywiad od samego początku miał własne kartoteki, własne dzienniki. One się niestety częściowo nie zachowały, tak jak zresztą w przypadku reszty tego starego UB. To, co mamy, to są te tak zwane pomoce ewidencyjne, one są z lat 60. i one były prowadzone już po rok 90, więc mamy niekiedy problem z datowaniem na przykład początku współpracy, jeżeli się materiały nie zachowały, bo po prostu te dzienniki niestety nie istnieją, poniszczono je. I w ogóle na temat tych starych metod dużo mniej wiadomo. To jest taki obszar, który wydaje mi się taką białą plamą. Nie zachowały się, bo zostały zniszczone, jak rozumiem. Najprawdopodobniej tak, aczkolwiek mam wrażenie, że myśmy nie do końca jeszcze rozgryźli sam system rejestrowania tych spraw. Przynajmniej ja przy badaniach wywiadu i przy książce mojej pierwszej, to ja miałem poważne wątpliwości, jak to właściwie opisać. Bo ja na przykład zorientowałem się, że oni, w jaki sposób oni rejestrowali sprawy dzięki takim dokumentom, które informowały o niszczeniu teczek, bo miałem stare numery rejestracyjne, ale okazało się też, że po prostu te materiały, które się zachowały w oryginale, z oryginalnymi okładkami, miały nabijane te numery na okładce właśnie. I jak potem sprawa była prowadzona przez wiele lat, wymieniali okładki i oczywiście tych numerów już tam nie ma. I niekiedy w ogóle nie widać tego. Kategorie spraw, jakie były w latach 40. w wywiadzie, to ja rozpoznałem po prostu poprzez jakieś pojedyncze dokumenty, które w tych sprawach były, bo żadnych instrukcji nie mamy do tego okresu. Te przepisy wywiadu, które wydaliśmy z koleżanką, to zaczynają się w 53. roku. To jest taki rok trochę może dziwny, bo on nie jest jakiś szczególnie istotny dla historii wywiadu, ale po prostu pierwsze, nazwijmy to jakieś wnoszące coś instrukcje, które się zachowały, nie dotyczące jakichś spraw socjalnych, no to są z tych lat. Tych starych nie mamy. I to jest niestety no, kiepska sprawa, bo troszeczkę się tu poruszamy po omacku, aczkolwiek no, można się zorientować, jak pewne sprawy działały. Ale przechodząc dalej, lata, czyli wywiad i kategorie. Lata 60. mamy agenta, mamy tego tajnego współpracownika, ale mamy też kontakt informacyjny. To jest kategoria, która nam się wtedy pojawiła. I to była taka bardzo pojemna kategoria w tym czasie, która w największym uproszczeniu mówiąc dotyczyła osoby, z którą, od której uzyskiwano wartościowe informacje, takie wartościowe z punktu widzenia wywiadowczego. Natomiast ta osoba nie zawsze miała pełną świadomość, że współpracuje z wywiadem, bo agent miał. Agent rzeczywiście był osobą, która mogła dostać zadanie, miała je wykonać i tak dalej. A kontakt informacyjny to była taka, nazwałbym to, większa kategoria współpracy. Czyli dajmy na to, jeżeli mieliśmy oficera operacyjnego wywiadu pracującego gdzieś na placówce zagranicznej, w rezydenturze zagranicznej i on, dajmy na to, spotykał się tam z jakimś dziennikarzem jako, dajmy na to, radca prasowy ambasady, i uzyskiwał od niego wartościowe informacje. Kontakt miał charakter przyjacielsko, taki poufny i czasami różne niedyskrecje się udawało wychwycić. To potrafiło być tak, że wywiad zarejestrował takiego człowieka jako kontakt informacyjny. I to czasem mogło być tak, że na przykład to mógł być również oficer obcej służby i na przykład obaj grali przed sobą, że tak powiem, niewinnych dyplomatów, a w rzeczywistości obaj mieli świadomość, z kim tak naprawdę mają do czynienia, ale na tym cała, że tak powiem, gra wysublimowana potrafiła polegać. Przy czym też czasami bywało tak, że ci ludzie sobie zdawali sprawę, jak się sprawy mają, ale na tym właśnie cały myk polega, że przepisy przepisami, a życie życiem. A poza tym w wywiadzie, jak generalnie w służbach, nie zawsze wszystko się mówi wprost. Bardzo jest dużo półsłówek, różnych takich sformułowań, które sprawiają, że obraz jest zamglony. Więc ten kontakt informacyjny to jest taka kategoria rzeczywiście bardzo nietypowa, bo nie mając materiałów, my w zasadzie nie jesteśmy pewni, czy ta osoba w ogóle była świadomym współpracownikiem, czy na przykład nie była wykorzystywana kapturowo, czyli tak bez swojej wiedzy. Albo na przykład, jak to się czasem mówiło, pod obcą flagą, czyli to jest rzadki przypadek akurat w przypadku wywiadu PRL, no ale powiedzmy, że się zdarzał, czyli że osoba formalnie myśli, że pracuje dla jakiejś innej służby niż wywiadu PRL. Mam wrażenie, że na przykład, nie wiem, służby NRD czy KGB ten model stosowało, bo jeżeli był ktoś, kto na przykład biegle się posługiwał jakimś językiem obcym i występował jako, nie wiem, dajmy na to, dziennikarz z Zachodu, to on mógł dotrzeć do środowisk, do których, że tak powiem, typowy obywatel Związku Sowieckiego w życiu by nie dotarł.
bo po prostu już sam w sobie budził zaniepokojenie. Tak jak jest pewnie dzisiaj, czyli jak mamy obywatela Federacji Rosyjskiej, no to się może lampka zapalić. Ale jeżeli ten sam człowiek na przykład się pojawia nam pod legendą jakiegoś w ogóle, nie wiem, nawet powiedzmy dysydenta jakiegoś czy coś, no to już jest trochę inaczej się na to wszystko patrzy. Więc to są takie różne zagrywki. Natomiast teraz następna sprawa. Kategoria kontaktu operacyjnego, która jest w wywiadzie charakterystyczna dla lat 70. i 80., ona się pojawiła w roku 73. I był taki moment, kiedy nastąpiło pewne zamieszanie. Dlatego, że kategoria TW funkcjonowała mniej więcej do roku 70., bo w 70. roku w SB tej krajowej części wprowadzono nową instrukcję. I w miejsce obok tajnego współpracownika wprowadzono kontakt operacyjny, czyli taki departament trzeci, czy kontrwywiad, departament drugi. Werbowały też do współpracy, czy właśnie korzystały ze współpracy z osobami, które niekoniecznie były takimi typowymi tajnymi współpracownikami, bo na przykład ktoś był, nie wiem, członkiem partii jakiegoś niższego szczebla albo pracownikiem jakichś oficjalnych instytucji, więc nie za bardzo można było taką osobę werbować jako TW. I KO była taką pojemną kategorią, która sobie tak funkcjonowała. I w wywiadzie ta kategoria się w 70. pojawiła po raz pierwszy w pewnych dokumentach. Znaczy zaczęto myśleć o tej kategorii, ale jeszcze ona nie była wprowadzona formalnie. 3 lata minęły, zanim wprowadzono te przepisy i nastąpiło takie zamieszanie. To znaczy część osób, które były TW, przerejestrowano na kontakty informacyjne. I to potrafi dzisiaj komplikować strasznie sprawy na przykład lustracyjne, bo ktoś, kto nie ma świadomości, jak te zmiany przebiegały i że na przykład to był okres tymczasowy, może w ogóle nie rozumieć, o co tutaj chodzi. Współpraca świadoma ze współpracownikiem krajowym, a ktoś jest przez te 3 lata KI. Potem w 73 robią z niego KO. Więc to są takie niuanse. Ja wiem, że to wszystko strasznie może brzmieć w sposób skomplikowany, ale ja się po prostu staram pokazać, że to wszystko nie jest takie czarno-białe i proste, jak się na to patrzy tak po prostu z boku i się chce mieć proste odpowiedzi. To rozumiem, ale to też robi trochę wrażenie bałaganu w obrębie samej struktury. To jest dziwne. To znaczy, ja myślę, że to może nie jest tyle bałagan, co to jest sytuacja, w której, że tak powiem, rzeczywistość toczyła się szybciej niż uchwalanie kategorie nowych przepisów. Bo jak już się wprowadza nowe przepisy, to zawsze są niekończące się dyskusje. Ten myśli to, tamten myśli tamto, ktoś ma jakieś jeszcze inne zdanie i to się wszystko przedłuża, po czym jeszcze to trafia do ministra, czy tam najpierw wiceministra odpowiedzialnego za nadzór nad wywiadem. Tam też jest całe deliberowanie. No i koniec końców minister podpisuje zarządzenie i to wchodzi do użytku. Więc takie rzeczy rzeczywiście miały miejsce i dlatego trzeba podchodzić z pewnym dystansem do tego, co widzimy w instrukcjach, bo naprawdę życie życiem. Funkcjonariusze działali w taki sposób, żeby im było wygodnie, a nie dlatego, żeby co do linijki realizować jakiekolwiek przepisy. Bo to jest jak, nie wiem, z przepisami ruchu drogowego. No, w sumie to wiemy, jak powinniśmy jeździć, ale prawdę mówiąc sobie lubimy życie ułatwić. I nie wiem, jak mamy tabliczkę ze stopem, to nie każdy się przy niej zatrzyma jak według przepisów, tylko niektórzy po prostu i tak przyjadą, tylko powoli. Więc tutaj to też jest tak, że funkcjonariusze szli sobie, że tak powiem, tak jak im było łatwo i wygodnie. No dobrze, to jeszcze wracając do tej kwestii związanej z pozyskiwaniem tych osobowych źródeł informacji. Mogłoby się wydawać, no wywiad z reguły działa za granicą, więc raczej jeżeli jakichkolwiek współpracowników, czy źródeł, czy wręcz ludzi, którzy stają się szpiegami dla tego wywiadu, szukać powinno za granicą. A jednak nie, a jednak ta baza krajowa jest dosyć istotna. Dlaczego? I podejrzewam, że też w zależności od okresu historycznego, pewnej też ewolucji politycznej systemu, to zapotrzebowanie się zmieniało. Różne zmieniały się też kierunki. Zgadza się. No, kierunki działania wywiadu się zmieniały oczywiście na przestrzeni lat bardzo mocno. Natomiast wywiad nie jest w stanie funkcjonować wyłącznie w oparciu o źródła zagraniczne i cudzoziemców. To się dzieje tak dlatego, że jego zadania są częściowo zadaniami kontrwywiadowczymi. Czyli to werbowanie na przykład kontaktów operacyjnych, wcześniej tajnych współpracowników, wśród pracowników placówek, ono mogło służyć dwojakim celom. Mogli być ludzie, którzy z racji swojego stanowiska byli w stanie docierać do takich różnych interesujących osób czy informacji, gdzie no, zdobywali informacje wywiadowcze.
Czasem nawet realizowali jakieś zadania, które im tam zlecono specjalnie. Ale z drugiej strony część tych ludzi miała zadania typowo, umownie mówiąc, defensywne, czyli związane z obserwowaniem sytuacji na placówce, to zwłaszcza do 3 lat 40. i 50., kiedy to była atmosfera oblężonej twierdzy wręcz, mam wrażenie, i cały czas obawa, że ktoś z placówki ucieknie, że tam one są zinfiltrowane przez agenturę, że powyrobowali im po prostu ludzi, ci ludzie ze służb zachodnich i tak dalej. I to były typ klasyczne donoszenie na kolegów, no bo placówki to tak naprawdę nie są duże byty. Ja rozumiem, że Berlin jest bardzo duży, nie wiem, Londyn, Paryż, no takie wiodące. Ale jeżeli mieliśmy placówki w rodzaju, nie wiem, dajmy na to Tokio, nie wiem, New Delhi, generalnie jakieś takie, które ważne, ale z drugiej strony nie jakieś szczególnie rozbudowane, to tak naprawdę był mały świat. Ale tam zatrudniano osoby, które przyjechały z kraju, ale na przykład obywateli miejscowych, ogrodników, kucharki. No, chodziło o to, żeby się orientować w tym, kto jak się zachowuje, czy gdzieś nie wygaduje różnych rzeczy na mieście, czy nie robi jakichś spekulacji finansowych na przykład, które mogą spowodować jakąś kompromitację, bo na przykład, nie wiem, handluje walutą w kraju, gdzie można rzeczywiście mieć z tego powodu problemy. Na przykład w Izraelu tak było w latach 50. i 60. Więc ta funkcja defensywna była ważna i ten tak zwany kontrwywiad zagraniczny, czyli prowadzenie działalności takiej, która miała na celu i to zabezpieczenie własnej placówki, ale też czasami wejście na poziom rozpracowywania zagranicznych służb, takiego już mówię, ofensywnego w gruncie rzeczy za granicą, no to to było jednym z celów. Natomiast tak, no to co tutaj jakby w poprzednim pytaniu też padło, myślę, że to jest, trzeba doprecyzować. Po co te źródła krajowe? No bo nawet w tytule, który tutaj mamy, padają tajni współpracownicy, a nie kontakty operacyjne. To właśnie mówię, ta starsza kategoria. Ale wywiad nie jest w stanie bez tych ludzi pracować, dlatego że zadania, które realizuje, są wielorakiej natury. Mamy właśnie osoby wyjeżdżające na placówki, wyjeżdżające na staże, w jakieś delegacje służbowe. Mamy też osoby, które były tutaj w kraju i pomagały wywiadowi w realizacji jego celów. Na przykład typując kandydatów do współpracy. Dajmy na to, były Międzynarodowe Targi Poznańskie. Tam przyjeżdżali różni specjaliści z zagranicy. Chodziło o to, żeby do nich podejść, inwigilować ich, zebrać na ich temat informacje, no i, że tak powiem, ewentualnie mieć możliwość przystąpienia do werbunku. I na tym etapie tak zwanego opracowywania kandydata do werbunku, no taki KO mógł być rzeczywiście bardzo przydatny. Ale nie należy też zapominać o tym, że tak zwana agentura perspektywiczna to były bardzo często osoby, które były wcześniej klasycznymi krajowymi TW, które po prostu na danym etapie swojego życia zostały przejęte na kontakt wywiadu. I taki przykład dosyć klasyczny, mówię czysto teoretycznie. No mamy na przykład kogoś, kto sobie działał w środowisku solidarnościowym w okresie Karnawału Solidarności, wczesne lata 80. No i wprowadzono stan wojenny. Te możliwości działania się z jakiejś tam przyczyny ograniczyły. Natomiast funkcjonariusze prowadzący sprawę doszli do wniosku, że skoro ci TW przebąkują coś o tym, że może by wyjechali za granicę, bo na przykład ktoś tam, nie wiem, ma rodzinę w Niemczech i na przykład w ramach akcji łączenia rodzin może tam uzyskać obywatelstwo czy coś, no to taką osobę mógł przejąć wywiad, przeszkolić. Czasami to miało też formę taką, że podpisywano w ogóle umowę o współpracy. Notabene tam ci ludzie częstokroć nie mieli świadomości, kto z nimi się kontaktuje, bo nie wiedzieli, że to jest Departament Pierwszy MSW, tylko było na przykład pod umową Służba Wywiadowcza PRL albo jakieś inne podobne sformułowanie. Tworząc te umowy, to też, bo to nie jest oczywiście regułą, ale w przypadku takiej bardziej, że tak powiem, zaangażowanej agentury przeszkolonej, to potrafiło tak być, to też było takie jakby budowanie morale współpracownika, który się czuł prawie pracownikiem, że jeżeli podpisuje się z nim umowę i to jest wszystko takie na poważnie, no to to jest sprawa, która nobilituje, ale jest z jednej strony, przynajmniej tych obywateli nastawionych propaństwowo, nazwijmy to tak, a z drugiej strony, no to tworzyło jednak poczucie, że ta sprawa jest poważna, że to jest realne zobowiązanie i no dbano o te różne pozory. To też jest tak, że z jednej strony wśród części funkcjonariuszy można było zetknąć się z takimi dosyć pogardliwymi określeniami typu stuk na przykład na współpracownika,
ale w przypadku wywiadu, i to wcale nie było rzadkie, że funkcjonariusze byli wręcz uczeni tego, że mają się odnosić z szacunkiem do ludzi, z którymi współpracują. Bo oni będą im zawdzięczali informacje. Jeżeli będą ich traktowali źle, to tych informacji nie będą otrzymywali. Oczywiście, tak jak w całej reszcie SB, funkcjonariusze musieli dysponować odpowiednimi cechami osobowościowymi, umieć tych ludzi do siebie przyciągnąć, zbudować jakąś więź, umieć z nimi rozmawiać, nakierowywać ich na te zadania, motywować do pracy, a jednocześnie być trochę takim surowym nauczycielem w pewnych obszarach, a z drugiej, czyli wymagać, ale jednocześnie czasem pogłaskać po głowie, wypłacić wynagrodzenie czy coś. Więc no tutaj tego wszystkiego było dosyć dużo. Czyli i warto znowu podkreślić pewien taki mit, który pojawia się w opowieściach o służbach, także perelowskich, że groźba i sam szantaż w skutecznej współpracy nie jest dobrym motywem do pracy dla wywiadu. Jeżeli chodzi o współpracowników, którzy się wywodzą z PRL, obywateli PRL, czyli kontakty operacyjne dawniej TW, no to mamy sytuację taką. Jeżeli taka osoba wyjechała za granicę, a była werbowana na materiałach na jakichś kompromitujących, no to za granicą się po prostu zrywała. Tym bardziej, że zagranica była atrakcyjna do zerwania się i część ludzi w ogóle się godziła na współpracę po to, żeby za granicę wyjechać, a czasami, żeby też za granicą zostać. Więc gotowi byli się zgodzić na wszystko, dać się przeszkolić w ogóle nawet z jakichś naprawdę specjalistycznych technik, nie wiem, szyfrowania czy czegoś, po to, żeby na ten zachód wyjechać i powiedzieć papa. A dużo takich przypadków było? To jest trudno powiedzieć. Myślę, że niemało. No, śmieszne są dla mnie lata 40, bo poziom naiwności niektórych funkcjonariuszy, którym potrafili na przykład przekazywać tym współpracownikom jakieś naprawdę niezłe sumy pieniędzy, żeby się tam urządzili, a potem po prostu się zrywali i szukaj wiatru w polu. Więc takie sytuacje miały miejsce. Natomiast inną sytuacją było to, kiedy na przykład ktoś miał tu rodzinę w kraju, która była taką, jakby to powiedzieć, takimi zakładnikami nieformalnymi. W tym sensie, że jeżeli ktoś miał kogoś bliskiego, z którym był autentycznie związany, to wiadomo było, że ta osoba raczej nie ucieknie, chyba że zostanie postawiona pod ścianą z jakiejś przyczyny. Więc to było to. Natomiast w przypadku tych werbunków, które dotyczyły cudzoziemców, no to bywało inaczej. To się zdarzały na przykład historie takie, że kontrwywiad zwerbował sobie kogoś z jakiejś placówki zagranicznej tutaj w Warszawie, na przykład z jakiegoś konsulatu gdzieś na terenie PRL, wyssał z tej osoby informacje, jakieś możliwości, które ta osoba miała, bo to czasem było na przykład, nie wiem, zdobycie odcisków kluczy do jakichś pomieszczeń czy coś. I dajmy na to, taka osoba była zwerbowana, ale pobyt na placówce to jest kilka lat i ta osoba potem wraca za granicę. No to wtedy departament drugi mógł się podzielić wspaniałomyślnie z wywiadem swoim agentem i przekazać go na kontakt wywiadu. Tylko potem też był problem, dlatego że ci ludzie jak wyjeżdżali za granicę, to jak byli tutaj, to byli pod presją tego wszystkiego, co tu się działo, a placówki też nie chcieli wylecieć z tej placówki, no bo to zawsze się zarabiało za granicą jakieś fajne pieniądze. Można było też coś tam sobie na boku ugrać, jak to, że tak powiem, bywało w warunkach właśnie pracy za granicą. Natomiast no, jak już ktoś tam był, to niekoniecznie czuł się zobowiązany, żeby jakimś wywiadem PRL chcieć współpracować. Ale takie przypadki były. I te werbunki się czasem po prostu przydawały w kraju, bo po prostu ktoś potem był dalej prowadzony i to się wszystko ładnie toczyło. W każdym razie tych wariantów, o których tutaj możemy mówić, jest po prostu cała masa. Ja nie jestem nawet w stanie wymienić tego wszystkiego, bo to tak. My możemy mieć współpracowników, którzy właśnie mają zdobywać informacje, ale na przykład niektórzy byli wykorzystywani w charakterze łączników, osób, które mają zrealizować jakieś konkretne zadanie za granicą. Czasem zadanie bardzo proste, bo na przykład pójść w jakieś miejsce, ustalić, popytać się kogoś o coś. Były osoby, które na przykład werbowano, żeby zdobywały dokumenty zagraniczne, bo one były potrzebne do tworzenia własnych fałszywych dokumentów, żeby mieć oryginalne papiery. No możliwości była cała masa i to było takie budowanie infrastruktury szeroko pojętej. Tutaj w kraju mieliśmy też osoby, które były osobowymi źródłami informacji, a nigdy za granicą na przykład nie były, a pracowały dla wywiadu. Bo to na przykład byli właściciele punktów korespondencyjnych. Punkt korespondencyjny to było po prostu czyjś adres, na który przychodziła poczta od jakiegoś współpracownika, agenta, nielegała nawet, który gdzieś tam sobie żył i to rzekomo jakiś znajomy, rodzina, list tworzący wrażenie korespondencji takiej, nie wiem, rodzinno-przyjacielskiej, a jednocześnie tam na przykład tajnopis, czyli jakaś zakonspirowana korespondencja wewnątrz tego wszystkiego, albo umówione frazy, które oznaczały coś, co wiedzieli i oficerowie prowadzący sprawę i źródło, albo właśnie jakieś
hasła, no różne to były rzeczy. Czasem na przykład, nie wiem, symbol, to co było na pocztówce oznaczało, bo jak była pocztówka, oznaczało na przykład miejsce spotkania. No to kwestia pomysłowości. W każdym razie rolą właściciela PK, czyli tego punktu korespondencyjnego, było po prostu przekazanie tej korespondencji oficerowi. No i takie osoby też się musiały cieszyć jakimś zaufaniem. Mamy osoby, które były właścicielami lokali konspiracyjnych, nazwanych też lokalami kontaktowymi. To jest tak samo jak z całą resztą SB, czyli miejsca, w których się po prostu spotykano. I to były osoby, które też czasami w ogóle nigdy z kraju nie wyjeżdżały, ale na przykład zdarzały się również takie osoby, które na przykład pojechały na placówkę, ale dogadali się, Departament Bezpieczeństwa się z nimi dogadał, że udostępnią swoje mieszkanie, wywiad pokryje rachunki, nie wiem, podleje kwiatki, a jednocześnie tam będzie można odbywać spotkania. Więc jest na przykład taka kategoria. I w ogóle jest jeszcze tak, i to jeszcze bardziej jakby gmatwa obraz, że my mamy też kategorie takich informatorów, które są nieoficjalne. To znaczy one nie polegały na tym, że osoba była rejestrowana w ewidencji, często ktoś nawet nie miała pojęcia, że w ogóle jest tak traktowana. To był na przykład kontakt służbowy, bo czasami to było na przykład tak, że nie wiem, kadrowiec w Ministerstwie Handlu Zagranicznego, MSZ-cie na przykład jakiś, realizował jakieś, znaczy nie tyle polecenia, no ale, że tak powiem, prośby, zamówienia wywiadu na przykład na przekazanie jakiejś informacji czy czegoś. I to było traktowane na zasadzie takiej, nie wiem, czasem koleżeńskiej przysługi, bo dajmy na to, nie wiem, panowie, bo to generalnie na ogół funkcjonariusze to jednak panowie, znali się, dajmy na to, ze studiów czy coś takiego. Albo ktoś był działaczem partyjnym, no i nie można było tak go po prostu sobie werbować, bo to było za wysoko w nomenklaturze, albo nie wiem, kierownik zakładu czy coś takiego, ale ta osoba w jakiejś pomocy udzielała. Bo na przykład, nie wiem, wywiad naukowo-techniczny zdobył jakąś technologię i trzeba było ją tutaj w kraju wdrożyć. No i po pierwsze, samo to, że ta technologia musi być odpowiednio chroniona, jak to się tu mniej więcej dostało, chociaż oczywiście nie ujawniając tożsamości agentury, no to gdzieś tego dyrektora trzeba było wtajemniczyć w te kwestie, a poza tym on też tworzył ułatwienia, to znaczy, no wiedział tam, kto jest, że tak powiem, pewny politycznie, kto tam w POP działa, czy podstawy organizacji partyjnej, na kim można polegać, no i taka osoba potrafiła być traktowana jako kontakt służbowy, przy czym nie prowadzono żadnej sprawy na to, żadnej dokumentacji, to było na telefon, albo jak to się mówi potocznie, na gębę. I taka sytuacja miała miejsce. Następny przykład, to związane z kolei z pracą za granicą. Tak zwany kontakt przykrycia, to się pojawia czasem w dokumentach. No bo tu mamy sytuację taką, nie każda osoba, z którą się spotyka ten oficer za granicą jako pracownik rezydentury, będzie rejestrowanym źródłem informacji. Ta osoba normalnie jest pracownikiem MSZ-u, MHZ-u, generalnie sobie tam funkcjonuje pod przykryciem jakimś. I z racji stanowiska tych kontaktów różnych może mieć dużo. No bo w sumie na tym praca w dyplomacji polega, mieć jak najszersze kontakty, zdobywać informacje, załatwiać różne sprawy poprzez to, że się zna ludzi z miejscowej administracji, czasem, nie wiem, nawet policji, no, władz, danych ministerstw, żeby budować tego typu kontakty. I budowanie tych kontaktów nie zawsze oznaczało werbunek, no bo czasami to można było naprawdę wejść na minę. Natomiast oficer kamuflował swoje zainteresowania i swoje źródła, po prostu mając szeroką gamę, że tak powiem, znajomych. I miejscowe służby miały czasem ciężki orzech do zgryzienia, bo nawet wiedzą, że ktoś jest oficerem wywiadu, bo mam wrażenie, że w ogóle, tak jak się czasem mówi o tej, że zdekonspirowany ktoś był i tak dalej. Ja mam wrażenie, że tak służby natowskie, bo generalnie o tych powiedzmy mówimy, jako o zachodnich przede wszystkim, ale też służby bloku wschodniego, one na ogół podejrzewały i wyczuwały, no swój swojego rozpozna po zachowaniu, ja po wieku. Znam taką historię z obecnej już Federacji Rosyjskiej, gdzie do jednego z dyplomatów przychodził przedstawiciel FSB i mówił, kto tam u was jest po prostu ze służb. Tak, mi się teraz przypomniało, bo akurat niedawno czytałem po dłuższej przerwie wywiad rzekę z Tomaszem Turowskim. I pamiętam, była taka historia, gdzie chyba w latach 90. Książka wydana, proszę Państwa, przez Agorę, rozmowa z Wojciechem Czuchnowskim i Agnieszką Kubik. Tak, tak, dobre parę lat temu. I tam była taka historia, że w latach 90. Rosjanie podali całą liczbę, cały wykaz nazwisk, na którym był Tomasz Turowski, pisząc, że to są ludzie powiązani z wywiadem polskim.
Muszę powiedzieć, że te nazwiska niektóre były mi dziwnie znajome z czasów sprzed roku 90, w tym oczywiście Tomasza Turowskiego. I to jest oczywiście pytanie, czy ta wiedza była zdobyta drogą operacyjną, czy to jest tak, że po prostu intuicyjnie sobie wytypowano pewne osoby, albo z jakiejś innej wiedzy, no bo generalnie bądź co bądź KGB miało pewną wiedzę na temat tego, kto w wywiadzie PRL pracuje również, bo czasem były jakieś kontakty robocze, no więc no to siłą rzeczy gdzieś tam. Więc w każdym razie to mówię jako taką ciekawostkę, no bo mówię, swój swojego rozpozna, ale jeżeli oficer miał tych kontaktów bardzo dużo, to naprawdę kontrwywiad nie ma takich mocy przerobowych, żeby po prostu kilkadziesiąt osób jednocześnie poddać inwigilacji. No i na tym polegał myk, żeby po prostu w tym gąszczu ukryć osoby, które są rzeczywiście źródłami, jeżeli już, że tak powiem, są w jakiś sposób wykorzystywane. Więc tu i takie sytuacje miały miejsce. No i warto też podkreślić jedną rzecz, bo to jest nie zawsze w pełni uświadamiane, to znaczy wywiad PRL nie prowadził pracy ofensywnej, takiej operacyjnej w krajach demokracji ludowej, czyli tych po prostu bloków wschodniego, Układu Warszawskiego, no, ale też spoza Układu Warszawskiego niektóre kraje były, a jednocześnie były w bloku sowieckim. No i w każdym razie nie można było prowadzić agentury w tych krajach oficjalnie. I posiłkowano się, nazwijmy to, protezami. To znaczy przede wszystkim pracowano w oparciu o własnych KO i gro siatki to była po prostu ludzie, którzy i tak pracowali na placówce i na miarę możliwości zbierali te dane. Zwłaszcza jak to było na przykład Chiny, gdzie prowadzenie pracy agenturalnej to w ogóle dla osoby z Zachodu to była ciężka sprawa. Z bardzo wielu powodów, ale przede wszystkim po prostu obywatele krajów zachodnich w Chinach się rzucali po prostu w oczy od razu i właściwie ich inwigilacja była bezproblemowa, bo nie mogli zginąć w tłumie i się zgubić, tak jak, nie wiem, by się zgubili w Berlinie czy w Wiedniu. No więc właśnie, tych KO mieli, ale też starali się takimi miękkimi sposobami wchodzić w te miejscowe środowiska i poprzez kontakty oficjalne, czasami też informacyjne, po prostu zdobywać informacje o charakterze wywiadowczym. Także, nie wiem, na Węgrzech, w Czechosłowacji, od pewnego momentu także w Związku Sowieckim, to zwłaszcza pod koniec lat 80. się zaczęło, gdzie tam pojechało kilku oficerów wywiadu i to wszystko było takie jeszcze w białych rękawiczkach. Mam wrażenie, że też nie bez kozery wysłano tam na przykład oficera o dosyć niskim stopniu oficerskim, żeby po prostu on się nie rzucał w oczy jako jakiś tam, tak powiem, znany towarzyszom z KGB osobnik z wywiadu. I te informacje jakieś próbowano zdobywać. Oczywiście one nie są zdobywane w ramach takiej klasycznej, ofensywnej pracy operacyjnej, ale jednocześnie one są czymś większym gatunkowo niż dane te, które trafiały do źródeł, znaczy kanałem MSZ-owskim. No bo powiedzmy o niektórych sprawach się po prostu nie pisało MSZ-owi, a jak ktoś był z wywiadu, no to pisał oczywiście do centrali wywiadu. Więc to jest tego typu jeszcze przypadek. I co ciekawe, też nie prowadzono agentury, takiej klasycznej agentury z miejscowych obywateli złożonych w krajach, które były, można powiedzieć, na bakier ze Związkiem Sowieckim, a były jakoś jednak gdzieś orbitowały wokół bloku, zwłaszcza Albania, od pewnego momentu Rumunia, był taki czas, że też Jugosławia. I tutaj też nie prowadzono takiej ofensywnej pracy operacyjnej, chociaż odczuwano czasami skutki, na przykład w Albanii po prostu, kiedy Albańczycy, chciałbym się tak kolokwialnie powiedzieć, że na Hama rozpracowywali oficerów Departamentu Pierwszego tam pracujących, którzy z kolei interesowali się głównie Kazimierzem Mijalem, czyli takim dysydentem komunistycznym wewnątrz bloku komunistycznego, który tam w Radiu Tirana nadawał bojowe audycje tutaj mające podziemną komunistyczną partię Polski. Tak, zmotywować do działania przeciwko temu zdradzieckiemu PZPR-owi. Tak. No to temat, o którym można poczytać u Przemka Gasztolda w książkach. Ale w każdym razie to mówię jako pewną ciekawostkę. Więc z tymi osobami, które mam informacje, jest naprawdę bardzo szeroka gama różnych problemów. I wydaje mi się, że właśnie dlatego nawet to, o czym próbuję pisać w książce, jest problematyczne. Bo ja cały czas mam wrażenie, że ja mogę wszystkiego nie opisać, co bym chciał. I teraz trochę byłoby głupie, jakby książka wyszła. Ja sobie przypomnę, że jeszcze na przykład jakieś są przypadki, albo coś znajdę jeszcze takiego, co by było takim kolejnym modelem, który można w tym wszystkim pokazać. I to, co jeszcze mi się teraz wydaje ważne do powiedzenia, co jest przypadkiem takim, może nie za częstym, ale też się zdarza, i to słowo się nieraz pojawia w różnych dyskusjach, ukadrowienie. Bo mamy mianowicie takie sytuacje. To jest sprawa Zacharskiego, taka najbardziej znana. Tak, to jest właśnie jeden z takich historii, ale wbrew pozorom takich spraw było więcej. To znaczy, że ktoś najpierw na przykład jest tajnym współpracownikiem, czy kontaktem operacyjnym, wywiadu, czy na przykład w ogóle SB, jest w jakiś sposób wykorzystywany, po czym wywiad dochodzi do wniosku, że w zasadzie nie ma przeciwwskazań, żeby tę osobę zatrudnić,
I jeżeli ta osoba oczywiście spełnia te określone kryteria i wieku, i wykształcenia, i tak dalej, no i ta osoba jest wciągana do służby, w takich przypadkach bardzo często te materiały kontaktu operacyjnego czy TW bywały niszczone. I czasem no, może być tak, że koledzy nawet nie wiedzieli, że dana osoba współpracowała wcześniej z SB jako tajny współpracownik, czy właśnie KO. A mamy na przykład protokół brakowania, który to zaświadcza. I wydaje mi się, że niektórzy byliby szczerze zdziwieni, jakby się dowiedzieli, którzy koledzy byli wcześniej KO. Bo to się tak zdarza, że jak w przypadku Mariana Zacharskiego, że on bywa właśnie traktowany przez część środowiska, które nie jest monolitem, jako osoba, a że to jest właśnie, jak to mówią, stuk, że to jest ktoś, kto tak zaczynał, no nie? A no właśnie mówię, to jest problem dużo szerszy i to nie jest tak, że każdy, kto był na szkoleniu w Kiejkutach, to tam się zetknął po raz pierwszy z pracą operacyjną. Nie każdy też przeszedł z komendy jakiejś, nie wiem, wojewódzkiej czy z jakiegoś innego departamentu. Niektórzy byli po prostu wcześniej źródłami, które przyjęto do służby i skierowano na szkolenie. Więc to jest też taki ważny czynnik i bywały na przykład takie historie wręcz, że ktoś był na przykład na placówce, tak zwanym współpracownikiem placówkowym, i jednocześnie był na tyle, że tak powiem, zaangażowany we współpracę, że już podczas pobytu za granicą wciągano go na etat. Nie jest tych przypadków dużo, ale były. Także warto sobie zdawać sprawę właśnie z tej całej gamy różnych możliwości i złożoności. I to jeszcze teraz mi się przypomniało jeszcze a propos pytania. No to podstawa werbunku. To jest klasyka taka, jak oczywiście tutaj u Filipa Musiała w książce, czyli pieniądze, tak zwana płaszczyzna też patriotyczna, czyli po prostu to takie properelowskie nastawienie, można by powiedzieć, bo to oczywiście... A no właśnie, no, bo tutaj mam takie jeszcze skojarzenie. To nie oznacza, że utożsamiam, bo był teraz, no miał taki swój tour, były prezydent Aleksander Kwaśniewski po mediach w związku z wydaną książką. Ale też jest taki zapis jego rozmów z Grzegorzem Sroczyńskim, bardzo ciekawych, na YouTubie, na platformie Gazety, gdzie on opowiada o tej swojej drodze życiowej, że wybiera handel zagraniczny. Ten handel zagraniczny rzeczywiście pojawia się w karierach i oficerów Departamentu Pierwszego i ważnych, prominentnych polityków PZPR i w ogóle ludzi, którzy chcieli, no właśnie, chociażby wyjeżdżać na Zachód. Czy były z takiej perspektywy badawczej, na przykład takie kierunki, że trzeba było mieć z tyłu głowy taką świadomość, że idąc na przykład na dany kierunek, no, będę narażony, a chcę powiedzmy zachować jakąś taką tożsamość, powiedzmy antykomunistyczną, czy z takiego domu pochodzę, że lepiej było na te kierunki nie iść, bo się jednak było właśnie narażonym na złożenie oferty pracy bądź współpracy przez na przykład Departament Pierwszy, ale także Służby Bezpieczeństwa. Ja myślę, że przede wszystkim, że tak powiem, trochę to może śmiesznie zabrzmi, najbardziej zagrożeni otrzymaniem tego typu ofertą byli studenci i absolwenci uczelni warszawskich i powiedzmy z tych dużych ośrodków. Bo przypomnijmy jeszcze, no, przy komendach wojewódzkich Milicji Obywatelskiej istniały zależnie od okresu, to znaczy mówmy o okresie po 56 roku, jak był Departament Pierwszy MSW. To najpierw były samodzielne grupy specjalne, to się tak nazywało jakoś niesamowicie, ale w gruncie rzeczy to było po prostu kilku oficerów, którzy byli w kierownictwie komendy, którzy byli takimi pośrednikami między tym, co się dzieje w komendzie, a Departamentem Pierwszym, bo chodziło na przykład o to, żeby wobec... Ja rozumiem, że oni się też przyglądali na to, że można kogoś wyłowić, kto może być, tak, nie o to wiem, chodziło, w Mławie, czy w Gdańsku, czy w Szczecinie, czy w Pile, przydatne dla wywiadu. Tak, tak. I to jest praca typowniczo-werbunkowa, przejmowanie źródeł, organizowanie punktów korespondencyjnych, czy też punktów adresowych, bo ta nazwa jest wymiennie stosowana, obsługa pewnych źródeł, które na przykład, nie wiem, ktoś jest z Krakowa i łatwiej jest z nim się kontaktować, czy go szkolić na przykład w Krakowie, bo on tam, nie wiem, dajmy na to, pracuje sobie na UJ-cie i dopiero potem go na przykład przejmuje Warszawa, no to jest cała gama możliwości, ale te placówki terenowe na przykład, jak pracowały na rzecz pionu wywiadu nielegalnego, to na przykład, nie wiem, samodzielne grupy specjalne z ziem zachodnich, szeroko pojętych, Szczecin, Wrocław, Gdańsk. One na przykład penetrowały urzędy stanu cywilnego, domy dziecka, różne instytucje, żeby na przykład wyłapywać sytuację dla prasowania tak zwanych wtórników, czyli źródeł, które można było, znaczy źródeł osób, które można było wykorzystać w charakterze dawców, że tak powiem, życiorysu dla nielegałów.
Więc to jest rzecz taka bardzo, że tak powiem, specyficzna, ale bez tej całej pracy u podstaw w województwie oficerowie centrali mieliby pełne ręce roboty w działaniach takich, które były potwornie czasochłonne i żmudne, ale bez tego nie byliby w stanie współpracować. I skala w ogóle przejmowania tych źródeł z terenu na rzecz centrali była naprawdę olbrzymia. Ja w ogóle nie miałem świadomości, jak duża, dopóki nie zobaczyłem tego, co się zachowało w oddziale IPN w Krakowie, gdzie zachowała się dokumentacja chyba kompletna po takiej placówce terenowej. Wiadomo, że Kraków to jest olbrzymie miasto i w ogóle mnóstwo ciekawych ludzi tam się przewijało. Ale tych teczek jest taka masa i tej korespondencji, to w ogóle pokazuje skalę tego wszystkiego, jak tego nie zniszczono. To jest masowe po prostu podsyłanie kandydatur dla centrali, która sobie wyłuskuje ludzi, którzy ich interesują. Natomiast przechodząc jeszcze do tego pytania, ludzie po prawie, po naukach politycznych, w przypadku wywiadu naukowo-technicznego, Politechnika, Szkoła Główna Handlowa dzisiaj, to jest wtedy SGPiS, tam, jak to się nazywało, Szkoła Główna Służby Zagranicznej. W każdym razie różnego rodzaju uczelnie. Idąc w taki kierunek, trzeba było być świadomym, że ktoś kiedyś może się zgłosić albo zaprosić do działalności partyjnej. Nie chciałbym tego demonizować, dlatego że to też może tworzyć wrażenie, że tam to praktycznie co jeden to był powerbowany. No tak nie było, to też nie było takich mocy przerobowych i potrzeby. Natomiast no, byli na przykład aktywiści organizacji młodzieżowych przybudówek PZPR-owskich i oni byli taką naturalną bazą dla tej przyszłej nomenklatury partyjnej. Jeżeli spojrzymy na prominentnych działaczy SLD, SDRP z lat 90., to przecież to są ludzie z młodzieżówki partyjnej. Ale już jako swojej drodze życiowej mówił Aleksander Kwaśniewski, to wskazywał, że ten handel zagraniczny go po pierwsze interesował, bo dawał możliwość jednak wyjazdu za granicę. Prestiż, pieniądze. Tak, a dwa, że wiedział, że to jest też łatwiejsza droga do kariery, bo będzie no, lepiej wykształcony, o szerszych horyzontach, że to nie jest taki klasyczny kierunek jak na przykład nauki polityczne, gdzie było wiadomo, że prędzej czy później ląduje się w jakichś strukturach partyjnych czy politycznych. Tak, ale ze struktur partyjnych to też można było wylądować w MSZ-cie i wyjechać na placówkę. Więc no, to zależało od predyspozycji osobowościowych, znajomości języków, czasem tego, że po prostu ktoś z kimś był na roku i czasem, nie wiem, kolega, koledze, jakiś asystent kogoś gdzieś polecił. No, to jest do wyobrażenia cała masa różnych możliwości. To jest też to ciekawe teraz, co pada, bo to było na przykład bardzo istotne i jest istotne, jak studiuje się karierę na przykład polityków, czy jak to Rosjanie określają, działaczy państwowych i w Związku Sowieckim Federacji Rosyjskiej. To często było też rozstrzygające, że ktoś robił duże pieniądze, bo z kimś mieszkał w akademiku, kto na przykład lądował w służbach specjalnych i potem ten człowiek gdzieś był holowany albo to zadzierzgnięcie po latach wracało, że robił na przykład ogromne pieniądze, bo był pośrednikiem w tym robieniu dużych pieniędzy, więc ten przykład, kto z kim mieszkał w akademiku, był bardzo istotny do robienia kariery. Tak, ja się do tego zgadzam i to jest w ogóle problem dla badaczy, dlatego że my niejednokrotnie tych więzi nieformalnych w ogóle nie znamy, a one potrafiły być bardzo ważne, no bo, że tak powiem, tendencje do tworzenia własnych sitw to były czymś zupełnie naturalnym i ludzkim, do dzisiaj tak jest, że kolega kolegę poleca, tym bardziej, że ludzie chcą pracować z ludźmi, którym ufają, których lubią, którym czasem chcą pomóc, bo na przykład wiedzą, z jakich przyczyn oni tej pomocy wymagają. I tak się tworzą te więzi nieformalne i czasami my nawet nie mamy świadomości, na przykład kto kogo ciągnie, że na przykład jest, nie wiem, ktoś, kto był, dajmy na to, czyimś wykładowcą i tu ma jakiegoś swojego ucznia, pupilka, umownie mówiąc, któremu pomaga na przykład otwiera drzwi, bo na przykład, nie wiem, jest to profesor, dajmy na to, dziennikarstwa UW, który poprzez kanały partyjne zna kogoś w MSZ-cie, na przykład z kadr i poleca, o tu słuchajcie, właśnie taki młody towarzysz, on tu w ZMS-ie jest, on właśnie się nadaje do takiej pracy, on tu zna angielski, jest oczytany i tak dalej. Pomyślcie, bo tutaj, bo chłopak, żeby się nie zmarnował, prawda, i tak dalej. I taka osoba mogła potem gdzieś wylądować oczywiście w tej oficjalnej pracy w ramach jakiejś administracji, nomenklatury partyjnej czy gdzieś.
Ale jednocześnie no czasami było tak, że te osoby były łakomym kąskiem dla wywiadu. I trzeba sobie też powiedzieć, że ja o tym mówiłem przy okazji naszego spotkania na temat Kiejkut, że służby miały duży problem z tym pozyskiwaniem ludzi w Warszawie, dlatego że była olbrzymia konkurencja. Bo nie każdy chciał iść do służb albo z nimi współpracować, natomiast można było niezłe pieniądze zrobić właśnie w resorcie handlu zagranicznego, centralach handlu zagranicznego. W ogóle no, w wielu miejscach można było zrobić niezłe pieniądze. A ile tych osób tak naprawdę było takich do wzięcia z poszczególnych roczników? A tu się jeszcze pchali wojskowi. W ogóle cała masa różnych instytucji. Ludzie mieli swoje pomysły na życie. Niekoniecznie się chcieli pakować w jakieś kontakty ze służbami. I tak, jak mi się wydaje, że większość ludzi, często ktoś nawet partyjnych, potrafiła być kompletnie bezideowa, albo na przykład traktować te sprawy partyjne jako swego rodzaju teatr, który się, że tak powiem, odgrywa, po to, żeby robić karierę, bo po prostu takie były uwarunkowania. Ktoś chciał żyć na odpowiedniej stopie, nie czuł, że ten system jest mu, nie wiem, nieprzyjazny, wrogi czy coś takiego. Typowe takie konformistyczne postawy, ale też można powiedzieć nie tylko zawsze konformistyczne. Czasami to jest po prostu chęć urządzenia się i po prostu życia w takich warunkach, jak są. Zresztą tak to oficerowie w ogóle tłumaczą, na przykład dlaczego do służby wstępowali. I warto sobie zdawać sprawę z tego, no bo to się nieraz o tym zapomina. Ale oczywiście społeczeństwo mogło, że tak powiem, in gremio na przykład swoje myśleć o Związku Sowieckim, ale coś trzeba było do garnka włożyć. I to niekiedy było to takie dwójmyślenie typowe w ogóle dla tych systemów autorytarnych. A jak pojawiała się perspektywa jakiegoś właśnie dobrego zarobku, stanowiska, no to wiele osób, że tak powiem, co sobie myślało w domu, to sobie myślało. Mogły sobie wysieć święte obrazki na ścianach i tak dalej, ale jak trzeba było werbalnie na posiedzeniu organizacji partyjnej walczyć z klerykalizmem, no to się walczyło, no bo tutaj, prawda, no jak możemy nie walczyć, jak jesteśmy działaczami partii. To jeszcze jedna kwestia. Kończąc ten obszar, który jest, jak widać, niewyczerpany, ponieważ ta praktyka była tak istotna, ciekawa, dostosowana do rzeczywistości, że trudno to było ująć w jakieś ramy instrukcji operacyjnych i działań prawnych. Ale to pojawia się też u profesora Musiała w tej książce, ponieważ ja pamiętam taki słynny artykuł w Gazecie Wyborczej, już spuszczę zasłonę milczenia, przepraszam, na autora, że pojawiły się wtedy takie twierdzenia, jak pojawiały się sprawy lustracyjne, że oto w zasadzie każdy, kto był na liście lokatorów, tam, że funkcjonariusze wchodzili i spisywali z listy lokatorów i czynili z nich TW. A wiem, to jest banał. Każdy, kto miał chociaż raz w dłoniach rękę TW w archiwum, był Instytutu Pamięci Narodowej i przeglądał, jak wyglądał element typowania, rejestracji, profilowania, podchodzenia do tego kandydata, w ogóle przyglądania mu się, bo czasami to są takie sprawy, że 2 lata komuś się przyglądało, był kandydatem na TW, nim do niego zrobiono takie właściwe, zawodowe podejście. Ilu tam naczelników, przełożonych się musiało podpisać, zatwierdzić, to wiadomo, to są po prostu kompletne mity. Ale już profesor Filip Musiał o tym pisze. I w zasadzie każdy badacz, że no, zawsze współpraca. No właśnie pytanie, czy też w Departamencie Pierwszym ta zawsze współpraca była świadoma, dobrowolna i mówiąc już tak kolokwialnie, skwitowana na papierze. No w sumie trochę już na ten temat na początku powiedziałem. To znaczy oczywiście nie zawsze, dlatego że dla wywiadu się liczyły informacje i oni potrafili, mamy zachowane meldunki, podpisane na przykład kryptonimem po prostu źródła, znaczy nie w sensie, że źródło podpisało, tylko że oficerowie napisali, że to jest takiego, a takiego źródła, jest jakiś kryptonim. Przy czym jak sprawdzamy, to się okazuje, że to jest kategoria segregator materiałów wstępnych, czyli w ogóle taka, która nie jest rejestrowana nawet w ewidencji, tylko po prostu taka sprawa wstępna, gdzie w ogóle jakieś informacje zbierano. Ale jeżeli ktoś informacje przekazał, wywiad nie myślał kategorią, ojej, on nie jest zarejestrowany, to my nie możemy tego wziąć. No nie, no jest informacja, bierzemy, wykorzystujemy, a nie tam będziemy się, że tak powiem, czekali, aż osobę zarejestrujemy. Ale musimy podać źródło, jakkolwiek, skąd to wiemy? No starano się tak, aczkolwiek czasami jest tak, że oficerowie na przykład mieli wiedzę pozaźródłową, szerszą niż od jednej osoby, stanowiącą kompilację pewnych informacji zebranych, umówiąc na mieście, czy gdzieś tam na placówce, czy coś. No i oczywiście to czasami przekazywali jako swoje własne informacje, które mieli. Na przykład szyfrogramy takie mamy zachowane. Natomiast ja jeszcze przypomniałem sobie jednej rzeczy, którą myślę, że trzeba koniecznie powiedzieć, bo to jest po prostu rzecz, która mam wrażenie, że jak się, że tak powiem, chce komuś czasem dowalić, na zasadzie jak to w internecie zwłaszcza jest widoczne, to się mówi, ojej, ktoś wyjechał gdzieś na placówkę albo w ogóle wjechał za granicę, to na pewno był agentem. No oczywiście nie.
To nie jest tak, że każda osoba na placówce była agentem. Oczywiście sporo było. No, w placówkach Związku Sowieckiego za granicą to w ogóle tam liczby, jakich się czyta w opracowaniach na temat KGB, są powalające, można by powiedzieć. Ale to też jest tak, że po pierwsze wywiad niektórych ludzi uważał za gaduły, ludzi niepoważnych. Spotkałem się wręcz z takim dokumentem, gdzie konsul generalny z Londynu był określony mianem idioty i dlatego z tym idiotą nie będziemy współpracować. No, prawie takie sformułowanie tam pada. Nie wiem, co tam się wydarzyło, ale w każdym razie tego typu były sytuacje. Więc były osoby, które z jakichś względów nie cieszyły popularnością albo na przykład miały jakieś chody partyjne i były dobrze umocowane, a jednocześnie MSW ich uważało za osoby, które są co najmniej podejrzane. Bo na przykład utrzymują za mocne kontakty z niektórymi cudzoziemcami. To mi się kojarzy przypadek opisany przeze mnie w pierwszej książce, to Stanisława Gajewskiego, ambasadora z Paryża, którego po prostu zaczęto normalnie rozpracowywać ambasadora, bo po prostu uważano, że on się czuje bardziej francuski od Francuzów na niektórych polach i że to po prostu jest skandal. Natomiast jeżeli chodzi o te kwestie dostawania paszportu, to jest klasyka oczywiście. My to znamy na przykład z przypadków wyjazdów niektórych duchownych i tak dalej. Biuro paszportów było zobowiązane do tego, żeby takie zaczepki operacyjne, jak to się nazywało, przekazywać do wywiadu. Czyli po prostu ktoś się potencjalny ciekawy zgłasza na wyjazd i oni wtedy no, normalnie przekazywali informacje, jak was interesuje, to tu jest taki, a taki. I ten. No i potem na przykład oficer wywiadu się pojawiał, dajmy na to na Kruczej tutaj w Warszawie, w biurze. Był taki delikwent, co chciał paszportu, zapraszany na rozmowę. I rozmowa mogła mieć charakter sondażowy, typowo po prostu, żeby się zorientować, z kim mamy do czynienia, czy ta osoba jest w ogóle poważna, jak się zachowuje, no bo to jest podstawowa rzecz. No nie można, że tak powiem, współpracować z ludźmi, którzy są kompletnie do niczego. Trzeba tych ludzi sobie obejrzeć i tak dalej. Ewentualnie, jeżeli są warunki, to przejść na płaszczyznę kontaktu poza tą, że tak powiem, instytucją paszportową i tak dalej. No i tu bywało różnie. No były oczywiście werbunki za paszport. Były takie sytuacje, kiedy nawet nie trzeba było jakoś specjalnie kogoś werbować, tylko po prostu się, tak powiem, dogadywano, że no tutaj jako lojalny obywatel PRL będziecie tutaj przekazywać informacje, jak tam coś się wydarzy i tak dalej. Drugi mówi, tak, oczywiście. No i coś tam, jakaś współpraca była zadzierzgnięta. Czy też na przykład osoba była za granicą, musiała się zgłosić z powrotem z tym paszportem i go oddać. I też była w pewnym sensie przesłuchiwana na okoliczność tego, a czy tam nie spotkała kogoś, kto nagabywał, a czy tam się ktoś nie kręcił, a czy jakieś osoby nie były ciekawe, które tutaj mogą być niebezpieczne dla PRL i tak dalej. To nie zawsze będzie współpraca klasyczna. I tu jest właśnie ten problem, że ci ludzie mieli do czynienia po prostu z systemem, w którym naprawdę nie jest tak, że ci funkcjonariusze się przedstawiali, zmienia nazwiska, mówią, a jestem z SB i tutaj, prawda, ten, no nie. Tu zachowywano jakieś pozory, a raz wystąpiono jako milicja, raz jako urzędnik paszportowy. Wszystko zależało po prostu od konkretnej sytuacji. Natomiast naprawdę nie było tak, że wywiad PRL byłby w stanie zwerbować, nawet nie mówię, że połowę, nawet nie jedną czwartą, jakąś jedną dwudziestą nie byłby w stanie zwerbować ludzi, którzy wyjeżdżali z PRL. Bo owszem, granica, jak to profesor Stola nazwał, to była granica, może kraj bez wyjścia, o tytuł książki. No bo rzeczywiście były takie czasy, kiedy z PRL było bardzo ciężko wyjechać. Ale były i czasy liberalizacji. I można było co najmniej wyjechać, nie wiem, do krajów typu Bułgaria, czy gdzieś tutaj wewnątrz Jugosławia. Bloku. Jugosławia i tak dalej. Przez Jugosławię lubiano uciekać na zachód. To było taki. Tak samo w Jugosławii się spotykano z agenturą chętnie, bo tam można było przyjechać z zachodu na wakacje, to nie było tak podejrzane jak na przykład przyjazd, nie wiem, do Czechosłowacji albo NRD. Więc pod tym względem akurat Jugosławia, Finlandia, to były takie kraje, gdzie... Wiedeń. No Wiedeń to jest w ogóle takie miasto, które było piękne do spotkań, dlatego że Austriacy nie byli tacy, nazwijmy to sowietosceptyczni, jak w inne kraje. I to było takie miejsce, które, no tak jak jest zresztą dzisiaj, no takie centralne w Europie, gdzie przyjeżdża, się przylatuje przejazdem. Ale też mamy tam ładne góry, ładne widoki. Można tam przyjechać w celach turystycznych, pooglądać jakieś jeziora, lasy, góry. Różne to były możliwości. I no tamte spotkania odbywano na przykład na terenie Austrii ze źródłami, które pracowały za granicą, na przykład z Radia Wolna Europa.
I właśnie... Osoba zawerbowana również przez Mariana Zacharskiego, zdaje się. A tak, bo William Bell był tam, jak pamiętam, to jedno ze spotkań to chyba właśnie w Alpach było. Jedno z pierwszych. Przyjechał oficer z Warszawy, który tutaj już, tak powiem, poważne rozmowy prowadził, ale na neutralnym gruncie. To znaczy też w takim tak zwanym kraju trzecim. No bo trudno było, żeby jednak Amerykanin tu przyjechał tak do PRL-u tak po prostu, no bo miałby w papierach, że był w tym PRL. No to trochę to jest takie podejrzane, no nie? Jeszcze facet pracujący w sektorze zbrojeniowym, no to tak być nie powinno, no nie? Natomiast jak ktoś pojechał właśnie sobie, nie wiem, na narty do Szwajcarii, no to jest inna rozmowa, no. A że tam przy okazji się gdzieś spotkał, że w hotelu czy coś. No w Jugosławii to po prostu w hotelach potrafiono szkolić. Znaczy były ściągane niektóre źródła, przyjeżdżali oficerowie z Warszawy, dekowali się w tym samym hotelu i tam korepetycji z pracy operacyjnej udzielali na przykład, albo odbierali jakieś wielkie sprawozdania. Także to są takie fajne motywy. Ja jeszcze mogę powiedzieć o takiej jednej historii, bo teraz się tym akurat bezpośrednio zajmowałem pisząc. Sprowadzano niektóre osoby, mam na myśli przede wszystkim nielegałów, do kraju drogą nielegalną. To znaczy ludzie byli na papierach jakichś innych osób gdzieś za granicą. I na przykład jest mi znany przypadek. Człowiek został wysłany jako tak zwany wtórnik, czyli podstawiony za kogoś do Niemiec. Trzeba było go ściągnąć do PRL. To sprawa się odbywała tak. Człowiek gdzieś tam coś naopowiadał swoich znajomym, że jedzie gdzieś tam na jakiś urlop, czy jakieś tam leczenie, czy Bóg wie co. I pojechał sobie pociągiem do Danii. W Danii wsiadł na prom i popłynął do Finlandii. W Helsinkach był chyba 4 dni, czy coś tego typu. W międzyczasie przyjechał oficer prowadzący jego sprawę. Spotkali się na mieście i w takim, jak to się mówi, błyskawiczne przekazanie materiałów zrobili, czyli po prostu tak z ręki w rękę albo jakiś podobny sposób i było przekazanie mu dokumentów, które były spreparowane specjalnie na jego przyjazd do kraju, żeby nie jechał na tych papierach, na których był formalnie w Niemczech. No i on wtedy miał te papiery. Musiał na przykład, nie wiem, tam był jakiś paszport, no to musiał go podpisać w ogóle, musiał się dowiedzieć, jak się teraz nazywa. Potem była kwestia tego, żeby sobie kupić, a i jeszcze ustalano ewentualnie, jeżeli było spotkanie takie potem na przykład, bo przekazano tak błyskawicznie, ale na przykład potem się gdzieś spotkano na mieście w jakichś takich okolicznościach już bardziej ustronnych i na przykład uzgadniano, którym promem, jak się to ma odbywać i tak dalej. Ta osoba potem, nie wiem, kupowała sobie bilet na prom, jeszcze wsiadając na prom, gdzieś tam wymieniali spojrzenia, ten. Potem pewnie nawet sobie mogli pogadać gdzieś, ale chodziło generalnie o to, żeby ten przejazd ukryć. Ta osoba przyjeżdżała tu do kraju, na przykład była lokowana najpierw gdzieś w lokalu konspiracyjnym, właściwie bardziej w mieszkaniu konspiracyjnym. Czyli mieszkanie konspiracyjne się różni tym, że należało do służby, a lokal należał do osoby trzeciej. Więc generalnie jak osoba była, nie wiem, funkcjonariuszem nielegałem, no to nie można było sobie tak pozwolić po prostu, żeby do jakiejś osoby niewtajemniczonej, więc to było MK. Potem na przykład zabierano do Magdalenki, w rzadszych przypadkach do Kiejkut. Tam się odbywało składanie sprawozdań, rozmowy, wyjaśnianie, pisanie raportów, rozliczenia finansowe. Po czym, i to jest w ogóle ciekawe, mnie to zaskoczyło, na przykład nielegałowi potrafiono wyrazić zgodę na to, żeby pojechał do rodziny, a to jest w sumie strasznie ryzykowne, bo jakby doszło do wypadku komunikacyjnego na przykład, albo ktoś by był rozpoznany przez osoby niepowołane, to mogło być różnie. Ale to była forma nagrody, a poza tym też wsparcia psychicznego funkcjonariusza, który po prostu, bo zdawano sobie sprawę, że ci ludzie są poddani niesamowicie silnej presji psychicznej. I to pozwalało im jednak nie zwariować, o tak to ujmę. To te realia, oczywiście inny grunt, inny system, inny ustrój, są doskonale pokazane w serialu, który był na Netflixie na temat działalności agenta izraelskiego w Damaszku, Kaena. Bardzo dobry film, który właśnie pokazuje pracę nielegała za granicą i to dochodzenie, wychodzenie ze stresu, też kontakty z rodziną, doskonały film dostępny na Netflixie, tytuł The Spy, po prostu szpieg. Tak, tak i takie przypadki, no to są dosłownie filmowe. I na przykład powrót potem na Zachód, w tym konkretnym przypadku, bo opisywałem to do książki, jak więc jestem na świeżo, to miał miejsce w taki sposób, że funkcjonariusz poleciał do Wiednia na papierach innej osoby. W Wiedniu w skrytce na dworcu kolejowym czekały na niego dokumenty. On miał nie tylko pobrać dokumenty, jakieś pieniądze, które tam były, ale wytrzeć odciski palców. Całe to, co było dla niego schowane, było w jakiejś skrytce.
tę skrytkę należało potem gdzieś wywalić na mieście w takim miejscu, żeby, że tak powiem, nie wpadła w niepowołane ręce. I potem człowiek, już mając swoje własne papiery, bo je właśnie, że tak powiem, odzyskiwał, dopiero mógł sobie wsiąść gdzieś w pociąg i pojechać na przykład do Monachium. I to są sprawy naprawdę skomplikowane. I no, trzeba sobie zdawać Ile sprawę osób z tego, że. Ile musiał organizacyjnie kosztowne... w takiej sprawie brać udział? Wydaje mi się, że na ogół to były małymi środkami robione historie. To znaczy, przede wszystkim oficer prowadzący był w to zaangażowany. Jak było spotkanie w kraju, to na ogół się spotykał jeszcze naczelnik albo kierownik zespołu nadzorującego te sprawy. Bywały sytuacje, że jak osoba była na przykład promowana na stopień oficerski, no to jeszcze się pojawiał ktoś z dyrekcji. Bo to wszystko też chodziło o podbudowaniu morale tej osoby, żeby to się czuła związana ze służbą, żeby się, jak to się mówi, nie odkadrowiła, przynajmniej mentalnie. Żeby też zdyscyplinować, jeżeli tam było trzeba jakoś pogadać. Natomiast zakładam, że w pewnych działaniach uczestniczyli jacyś oficerowie jeszcze z centrali, którzy po prostu na przykład jechali po to, żeby te na przykład w skrytce schować te dokumenty. Albo na przykład one tam były przysłane w poczcie dyplomatycznej i pracownik rezydentury wiedeńskiej też tam gubiąc po drodze ogon i tak dalej, no całe te historie, o których kiedyś już opowiadałem przy okazji obserwacji, docierał na przykład na ten dworzec, chował to do skrytki i tam to sobie czekało, aż się zgłosił właściwy człowiek. No w dokumentach nie zawsze mamy to oczywiście wszystko tak wyliczone, co, jak i gdzie, bo też no nie było za każdym razem takiej potrzeby. Natomiast działania wywiadu za granicą potrafią być naprawdę bardzo złożone i wielopoziomowe. I dlatego opisywanie tego już jest takie trudne, bo tu nie mamy jednej Bagińskim matrycy. Będziemy o tym rozmawiali. Nie, już tak niedługo, ale, ale zobaczymy. No właśnie, i to jest jedna z ciekawszych operacji, bardzo taka... Ciężka w ogóle do zrozumienia też w aspekcie politycznym, ale to pan doktor to przebadał wzdłuż, szerz i na boki i już na jesieni będziemy o tym rozmawiali. Jeszcze jedna kwestia. Kwestia, która pojawia się w takich anuncjacjach prasowych, jak pojawiali się właśnie różni współpracownicy o różnym charakterze. Teraz mówię bardzo ogólnie, nie jako kategorii i nazwie własnej, Departamentu Pierwszego. Czyli pojawiały się często kwestie dotyczące, to były żywe dyskusje na przykład wśród Polonii amerykańskiej. W ogóle wśród emigracji, no bo wszak po wojnie duża grupa obywateli, chociażby, która szła ze wschodu z armią Andersa, przynależała do polskich sił zbrojnych, zostaje na zachodzie, bo często ci ludzie nie mieli dokąd wrócić. No byli z Lwowa, z Wilna, z okolic, no dokąd mieli wracać? Wiedzieli, że jak wrócą do Związku Radzieckiego, także kończą swoje życie, rodziny się rozpierzchły po świecie, bądź przejechały na terytorium ówczesnej Polski Ludowej, późniejszego PRL-u. Bądź różnymi sposobami właśnie docierały do współmałżonka, brata i tak dalej na zachód. Więc ta Polonia była dosyć duża. Do pewnego momentu też była bardzo aktywna politycznie, w jawnym, zadeklarowanym oporze wobec komunistów, którzy byli w Warszawie, tutaj na terenie obecnej Polski. No i co? No, toczy się też cały czas walka, toczy się cały czas gra. Często ta Polonia, mówię, ma przede wszystkim bardzo radykalne, antykomunistyczne nastawienie. Przeszła łagry, przeszła obozy sowieckie, no, zna praktykę tego systemu w sposób taki, czy poznała go w sposób taki najbardziej okrutny. Część tych osób także się organizuje, chociażby powstaje Instytut Literacki, tylko początki były w Rzymie, warto o tym pamiętać. Pierwszy numer ukazuje się w Rzymie. Liczni współpracownicy, czyli krótko mówiąc, liczni współpracownicy Jerzego Giedroycia, Gustaw Herling Grudziński zostaje w Neapolu, no ale są rozsiani po całym świecie, Mieroszewski Londyn i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No niewątpliwie ci ludzie tworzą też podglebie ideowe dla tych emigrantów, wskazują jakieś kierunki czy próby działania politycznego Polaków na emigracji. Mamy Monachium, Radio Wolna Europa. Podejrzewam, że Departament Pierwszy bardzo aktywnie wszystkimi tymi osobami się interesował i też wiedział, że raz po raz jakiś inteligent, intelektualista, pisarz wyjeżdża i siłą rzeczy czy w Maison Lafitte ląduje, czy u Mieczysława Grydzewskiego na terenie Wielkiej Brytanii, czy też w Radiu Wolna Europa, czy też spotyka się z kimś, kto pracuje w Radiu Wolna Europa. Jak
to postrzegało to środowisko Departament Pierwszy? Jak rekrutowało tych wszystkich ludzi, którzy mogli pozyskać wszelkie możliwe informacje o tych środowiskach emigracyjnych? Zacząłbym od sprawy terminologicznej, bo sformułowanie Polonia jest częściowo niewłaściwe. Dlatego, że dla emigracji politycznej określenie ich mianem Polonii byłoby obraźliwe. To znaczy Pychodźstwo. Emigranci z Londynu śmiertelnie by się za to obrazili. Albo środowiska niepodległościowe ze Stanów Zjednoczonych, dlatego że traktowano Polonię jako środowiska co najmniej neutralne, letnie wobec PRL, a czasami wręcz afirmujące PRL. I nie przez przypadek Towarzystwo Łączności z Wychodźstwem Zagranicznym Polonia było postrzegane przez środowiska niepodległościowe jako jedna z form dywersji komunistów wobec środowisk emigracyjnych, która ma po prostu ich ośmieszać, przeszkadzać im i ma też uczestniczyć w tej walce o emigracyjny rząd dusz w taki sposób, żeby właśnie te dusze odciągać od idei państwa na wychodźstwie i tego wszystkiego, co się z tym wiązało, tego całego etosu. I to jest bardzo ważna kwestia, żeby to rozróżnić, bo to, mówię, dzisiaj to mam wrażenie, że się tej różnicy nie czuje, ale dla, nie wiem, nawet generała Andersa podejrzewam, że to byłoby obraźliwe określenie mianem Polonii. Dlatego właśnie o tym mówię, że to jest takie ważne. Natomiast teraz tak. Baza werbunkowa wywiadu za granicą to są przede wszystkim Polacy. Tak jak dla dzisiejszej, nie wiem, Rosji, bazą będą ludzie, którzy mają jakieś związki z szeroko pojętym, Rosją i krajami, które się z niej wywodzą. Bo to jest bliskość kulturowa, kwestia języka, kwestia tego, że te osoby mają często rodzinę w danym kraju, czują jakąś więź. Jeżeli nawet nie są nastawione do PRL przychylnie, w taki sposób, żeby afirmować politykę, ale na przykład no, nie mogły się oprzeć temu, żeby, nie wiem, ułożyć na odbudowę Zamku Królewskiego, żeby na szkoły tysiąclecia ułożyć i tak dalej. I takie przypadki się zdarzały zresztą zwłaszcza na przykład w Stanach Zjednoczonych. I tutaj PRL grał tymi rzeczami w taki sposób, żeby właśnie mając te, powiedzmy, szczytne cele, które były do zaakceptowania dla części ludzi na Zachodzie, części Polaków, jednocześnie odbierać rząd dusz emigrantom. I wywiad docierał, nie był w stanie oczywiście dotrzeć do wszystkich. I tak samo nie było też tak, że jak, nie wiem, mieliśmy środowiska polonijne, emigracyjne, dajmy na to w Nowej Zelandii, to tam prowadzono jakieś ofensywne gry operacyjne wobec tych środowisk. No nie, tutaj interesowano się, znaczy w latach 40., 50. działano bardzo szeroko, bo oni w ogóle usiłowali ustalić, kto gdzie jest, czym się zajmuje, kto ma powiązania z wywiadem i tak dalej. Usiłowali w ogóle zebrać te informacje, no bo skąd je mieli wziąć? To nie było tak, że były jakieś opracowania na ten temat czy coś, a tak ludzie się, że tak powiem, rozpierzchli po świecie, że trzeba było w ogóle, że tak powiem, jakąś mapę tego wszystkiego stworzyć, żeby w ogóle wiedzieć co i jak. Środowiska tej emigracji wojennej i politycznej też od pewnego momentu zaczęły po prostu wymierać. To byli ludzie, którzy już nie byli czynni politycznie. No to pokolenie Mikołajczyka i Andersa, że tak powiem, schodzi ze sceny w latach 60. I do tego momentu jest w sumie obiektem rozpracowań czasem na dużą skalę, aczkolwiek też mam wrażenie, że punktowo, to znaczy oficerów Departamentu Pierwszego MSW i jego poprzedników było zwyczajnie za mało, żeby przeciwko wszystkim działać. Oni wybierali te środowiska i osoby, które z ich punktu widzenia prowadziły najbardziej szkodliwą działalność, czyli usiłowały oddziaływać na sytuację w PRL. I właśnie dlatego w latach 60. podjęto na dużą skalę walkę z tak zwanymi ośrodkami dywersji ideologicznej, czyli paryską kulturą, która niewątpliwie usiłowała oddziaływać na kręgi intelektualne w kraju. Jak wiemy, nawet Aleksander Kwaśniewski się zaczytywał w paryskiej kulturze, kiedyś w jakimś wywiadzie opowiadał. Trochę ironicznie mówię, no ale pokazuje po prostu, że to nie jest tak, że to była nisza, że to po prostu... Ale przecież jest taka scena w książce Hagenbecka Filipa, że przychodzi pracować już po szkoleniu w Kilkutach na Rakowicką i co się dzieje? Naczelnik ich wysyła do biblioteki i dostają zestaw paryskiej kultury i książek i samej kultury jako pisma, żeby sobie tam poczytać, postudiować i dopiero wchodzą do takiej jawnej pracy operacyjnej. No
tak, takie prohibity typowo, jak czasem w bibliotekach były, nie były dostępne, ale jak ktoś był, nie wiem, partyjny, to mógł sobie do tego dotrzeć i poczytać. Ale w każdym razie mieliśmy obok tego Radio Wolna Europa, które też niewątpliwie usiłowało oddziaływać na sytuację w kraju, zbierać informacje na ten temat, de facto poszukiwać osób, które te informacje przekażą i tak dalej. No i próby docierania do tych środowisk były różnorakie. No przede wszystkim usiłowano jakieś osoby powrybować w środku, albo przynajmniej podstawić. I to był zresztą jeden z celów w ogóle działania wywiadu, żeby wysłać na tyle atrakcyjne osoby dla tych środowisk emigracyjnych, żeby chciano z nimi rozmawiać, żeby wprowadzono je we własne struktury, żeby można było to monitorować. Natomiast emigrację, tą polityczną, taką wojenną, no to właśnie w latach 60. zaczęto się stopniowo z tego wycofywać. Bo owszem, były takie osoby, nie wiem, jak małżeństwo Adama i Lidii Ciołkoszów, działaczy PPS niezwykle istotnych, którzy sobie żyli w Wielkiej Brytanii. Oni prowadzili aktywną działalność, ale od odpowiedniego momentu, oni ją monitorowali w Departamencie Pierwszym, ale powiedzmy, że Adam Ciołkosz, nie wiem, pisywał jakieś rzeczy, gdzieś występował, ale nie traktowano go w kategorii takiego zagrożenia, jak na przykład to, co robił Nowak Jeziorański w ramach RWE, gdzie tutaj po prostu rzeczywiście prowadzono ofensywne działania przeciwko RWE. I tak miało, znaczy tak wyglądało to też później, że jeżeli się rozwinęły w latach 80. środowiska wspierające Solidarność, siłą rzeczy Departament Pierwszy podsyłał różnych agentów tutaj z kraju, żeby w te środowiska wchodziły. Jednocześnie starał się szukać tych słabych ogniw wśród działaczy emigracyjnych, a czasami właśnie grać na jakichś konfliktach, siać dezinformacje. To jest też ciekawy obszar działania wywiadu, mało znany, ale właśnie operacje dezinformacyjne. Niestety bardzo dużo dokumentów zniszczono na ten temat i nie możemy zbyt wiele powiedzieć o tym, które operacje były dezinformacją, ale to niewątpliwie wtedy się działo. Więc skala tych działań w środowiskach była olbrzymia. Ale też spójrzmy na wywiad naukowo-techniczny. Były osoby, które były obywatelami krajów zachodnich, bardzo czasami nieźle umocowanymi, na przykład na jakichś uczelniach, w jakichś zakładach. Ci ludzie mieli dopuszczenia do tajemnicy, mieli dotarcie do różnych technologii i bywało tak, że po prostu się z nimi dogadywano. No, oficerowi Polakowi łatwiej było tylko dogadać z Polakiem niż na przykład, nie wiem, z Japończykiem. Chociaż oczywiście z Japończykami też współpracowano jakimiś, natomiast no, siłą rzeczy z Polakami było dużo łatwiej. I czasami to też mogło być wykorzystanie kapturowe, czasami pełnowymiarowa agentura, bo na przykład się z kimś dogadano, że on coś tam przekaże, jakieś informacje czy materiały, ale na przykład wywiad zapewni mu to, że jak wróci tutaj do kraju, to mu zostanie zapewniony byt, jakaś pomoc, że nie zostanie zostawiony sam sobie. Więc tutaj grano na takich różnych sentymentach i praktycznie przez cały czas środowiska polskie zagraniczne były tym numerem jeden, ale to jest po prostu klasyka gatunku. Czyli tak jak mówię, Rosjanie przede wszystkim i Sowieci wcześniej, to ich własny świat, Czesi, środowiska czeskie. No to jest cała gama różnego rodzaju możliwości. A pomyślmy, co mieli NRD-owcy za możliwości działania. Język ten sam, właściwie nie trzeba było nikogo szkolić, po prostu wysyłanie tych ludzi, podstawianie. Wydaje mi się, że to, co się tam działo w NRD, jeżeli chodzi o działalność przeciwko RFN, to mogło być po prostu naprawdę koronkowe operacje, tak jak ta sprawa Gintera Guillon, doradcy Brandta, który tam właśnie był takim szpiegiem czołowym, zresztą zdemaskowanym w pewnym momencie, ale no to były sprawy grubego otoczenie kalibru. Otoczenie Gerharda Schrödera pokazuje, że to były poważne tak, no te aktywa oczywiście też potem żyły dalej. No tutaj to co do tego nie można mieć wątpliwości. Natomiast no, w przypadku wywiadu PRL, no trudno powiedzieć, jak wyglądało wykorzystywanie niektórych źródeł po roku 90. I wolałbym na ten temat nie mówić, bo to już byłyby spekulacje dotyczące współczesnych służb. Ale dobrze. Ale to niewątpliwie podejrzewam, że przynajmniej jakieś kontakty mogły być kontynuowane, no bo to było, jak to się chciało mieć informacje na bieżąco, no to jak już ludzie byli na kontakcie, no to się brano. Wywołam temat, bo o to też miałem zapytać, takie ulubione postaci, które nie były bezpośrednio ukadrowione i nie stały się oficerami Departamentu Pierwszego. No, jest człowiek, który zaistniał jako żywo w III RP, a zaczynał współpracę jeszcze w latach końcówka 70. czy 80. Proszę mnie poprawić. Rudolf Skowroński, któremu się parę lat temu przepadło bez wieści, chociaż różni ludzie w Warszawie go w różnych miejscach czasami widują, albo takim się wydaje.
W przypadku Rudolfa Skowrońskiego to jest, można powiedzieć, klasyczny przykład tajnego współpracownika przejętego przez wywiad od jednostki krajowej, bo on wcześniej pracował bodajże dla Komendy Stołecznej Wydziału III, a potem, jeżeli dobrze pamiętam, dla Departamentu III, czyli tego tak zwanego społeczno-politycznego. I tam był taki zespół w latach 80. antyterrorystyczny, to się chyba nazywało, dokładnie nazwy nie pamiętam w tym momencie. Natomiast w którymś momencie przejął go wywiad. I to jest w ogóle interesujące i pokazujące, że z tymi instrukcjami ich przestrzeganiu to bywało różnie, bo Wydział 11, czyli do zwalczania dywersji ideologicznej, w praktyce w tym okresie zwalczania na przykład kontaktów zagranicznej Solidarności ze środowiskami podziemia w kraju, to prowadził sprawę Skowrońskiego nie jako KO, czyli obywatel PRL jako KO, tylko jako rozpracowanie operacyjne. I to była chyba forma kamuflowania jego wewnątrz ewidencji operacyjnej samego departamentu jako źródła. Sprawa Skowrońskiego skryje w sobie wiele interesujących wątków. Problem tkwi w tym, że akta się nie zachowały. Mamy pewne odpryski. To jest coś, co na pewno warto jeszcze będzie się przyjrzeć działalności Skowrońskiego, dlatego że no niewątpliwie ona była ważna dla rozpracowywania struktur podziemia, dla rozpracowywania drugiego obiegu i tego, jak ten papier i maszyny drukarskie, które sprowadzał do Warszawy między innymi, czy korespondencja, którą gdzieś tam przekazywał do Wielkiej Brytanii, do Francji, do tych środowisk polskich niepodległościowych, no to to były rzeczy na ówczesne czasy ważne. No jeżeli natomiast sięgniemy po książkę Tropiąc Bin Ladena Aleksandra Makowskiego, pułkownika Aleksandra Makowskiego, to możemy tam zobaczyć zdjęcia z Rudolfem Skowrońskim, jego dawnym źródłem w tym sensie, że jako naczelnik Wydziału 11 siłą rzeczy nadzorował pracę ze Skowrońskim. No to tam mamy ich wspólne zdjęcia z Afganistanu, w ogóle w takich sytuacjach mocno nieformalnych. No i tam to wszystko się ładnie nam zazębia po prostu. Rzeczywiście to jest taki przypadek, no i ponieważ to zostało opisane, są te wszystkie zdjęcia, no to w tym momencie, no to mówi samo za siebie. A są jeszcze jacyś ulubieni badawczo ludzie, którzy uchodzą za współpracowników, czy uchodzili za współpracowników Departamentu Pierwszego? Jeszcze moi? To jest ciężkie pytanie, bo ja mam wielu ulubieńców, ale oni są bardzo niszowi. W tym sensie, że mam... To jest tak, że ja sobie nie, gromadzę dokumentację podczas badań. Dziwne przypadki, takie nieoczekiwane, zadziwiające. Ja powiem tak, no to jest przypadek, o którym już parę razy mówiłem, ale sprawa się nie zachowała i w ogóle żal duży, że zniszczono. Ja wiem, że dla wielu osób to może nie brzmieć, że tak powiem, ponętnie, ale mam na myśli Adama Bitońskiego, działacza PSL-u emigracyjnego, człowieka, który był zwerbowany przez wywiad Polski Ludowej jeszcze w latach 40. Swoją karierę szpiegowską zakończył w latach 60. aresztowany przez Francuzów pod zarzutem szpiegostwa. Ale to był człowiek, który był podwójnym agentem, dlatego że on pod kontrolą wywiadu PRL został zwerbowany przez Brytyjczyków. Miał jakieś bliżej nieokreślone kontakty z Francuzami. Kontaktował się z ludźmi dwójki, tej dwójki przedwojennej, ale która wtedy była na emigracji. Bardzo intensywnie rozpracowywał środowiska tej emigracji niepodległościowej we Francji. I warto podkreślić, że to jest agent, o którym nakręcono film fabularny. I tam jest normalnie aktorzy są z biura BMSW tego od obserwacji, gdzie nazywa się Beatrice, jest dostępny też Beatrice, zależy jak to tam czyta. Jest dostępny, proszę Państwa, na YouTubie. Tak, był taki program kiedyś z Filmoteki Bezpieki i w ramach tego cyklu właśnie jest ten odcinek. Aktorstwo jest troszkę drewniane, natomiast klimat jest nie do podrobienia, dlatego że mamy te wnętrza, mamy te zachowania, możemy prześledzić, bo to jest film de facto szkoleniowy, pokazujący jak się źródło prowadzi, jak wygląda praca w centrali, jak wygląda obsługa źródła w warunkach zagranicznych i tam ten etos wywiadu jest taki bardzo widoczny, że ten współpracownik jest takim ważnym ogniwem, bez którego nie jesteśmy w stanie współpracować. I wydaje mi się, że to jest w ogóle taka dobra puenta pokazania tego filmu o Bitońskim jako takiego właśnie modelowego. No trzeba jeszcze powiedzieć o filmie Poznałem go w Los Angeles, bo to jest z kolei o historii Mariana Zacharskiego i Williama Bella, zresztą z udziałem samego Zacharskiego. To też można zobaczyć na kanale IPN TV tak w ramach tego cyklu. I wydaje mi się, że to jest również, jak bym powiedział, wysoce urokliwy materiał, jak się to dzisiaj ogląda, tym bardziej, że to jest realizowane profesjonalnie, tylko jak mówię, trochę może drewniane aktorsko, ale to nie jest sednem sprawy. Sednem Kalifornia, sprawy jest klimat. Znaczy inaczej, Krym naśladował Kalifornię w tym. Tam Sochi chyba było grane. Tak, tak, tak. Więc bardzo
odsyłamy do tych rzeczy, o których tutaj pan doktor powiedział, które są dostępne też na kanale. O Bitońskim jeszcze powiem tak, jakieś artykuły na jego temat były, ale to jest człowiek, który prowadził tak wielopoziomową działalność, że ja po prostu w ramach kwerend, które prowadzę, jak tylko znajduję cokolwiek z nim związane, to sobie zapisuję. I może w którymś momencie, jak stwierdzę, że mam tego wystarczająco dużo, to napiszę jakiś artykuł większy. No mówię, może to się wydawać, a to jakiś agent rozpracowujący emigrację. Ale patrząc przez pryzmat tego, do jakich środowisk wchodził, jakie to były czasem piętrowe w ogóle różne pomysły, ja o nim napisałem w książce swojej zresztą. Są jego zdjęcia i pewne historie z nim związane. Ja byłem w ogóle strasznie szczęśliwy, bo znalazłem informacje w ogóle, o których nie wiedziano, w ogóle zachowane w zupełnie innych materiałach. Natomiast, no właśnie to jest interesujące, no jak do filmów historię. I tu nie trzeba się specjalnie wysilać nad scenariuszem, bo czasami to po prostu czeka tylko na to, żeby po to sięgnąć i nadać temu współcześnie atrakcyjną formę filmu sensacyjno-szpiegowskiego. I, że tak powiem, można naprawdę coś atrakcyjnego stworzyć. No, tych tematów jeszcze od różnej strony niewątpliwie będziemy wracać. Kiedy mniej więcej książka jest przewidziana? Ta, która powstaje? Chciałbym ją skończyć pisać w przyszłym roku. Ale czy mi się to uda, to nie wiem. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę to, że książka musi przejść recenzję, co troszeczkę oczywiście potrwa. Musi przejść redakcję, korektę, skład. To wszystko troszeczkę potrwa. Ja po prostu wolę się nie obiecywać, bo potem jak obiecam, to wiadomo, że oczywiście będzie inaczej, ludzie będą zawiedzeni. Więc mogę powiedzieć w ten sposób. No w tym roku wyjdzie Leksykon Bezpieki, tom czwarty. Zrobiliśmy z Magdą Dźwigał sporo, że tak powiem, różnych działań, żeby w tym roku to się ukazało. A kto się w tomie ciekawy pojawi? O, Józef Czaplicki się pojawi. To jest legendarna postać. Postać dla początku. Tak, tak. Będzie nawet na okładce takie zdjęcie mniej znane. Tam będzie też taki fascynujący biogram napisany przez doktora Marcina Jurka z IPN-u poznańskiego, Marii Kamińskiej. To była taka dziewczyna z dobrego domu, która wybrała drogę zatwardziałej komunistki, a pod wpływem tego, co się stało w 70 roku na Wybrzeżu i strzelania do robotników, wystąpiła z partii. To jest w ogóle olbrzymi tekst, ale bardzo taki wielopoziomowy, pokazujący w ogóle złożoność tych biografii. Więc ten tom myślę, że będzie interesujący. Plus będzie dużo niszowych osób, które też czasami... Ja tam na przykład opisywałem takiego funkcjonariusza, który nazywał się Leon Borejsza, który też w jakichś skomplikowanych grach operacyjnych uczestniczył, czy Marka Finka, który był też na Śląsku w UB, był czołową postacią i skala jego działalności jest naprawdę duża. Ja mam wrażenie, że ja ją gdzieś tam dotknąłem tylko, bo nie do wszystkiego jest tak łatwo dotrzeć. Natomiast poza tym wszystkim, to jeszcze tej jesieni się ukaże tom trzeci po wielu latach aparatu bezpieczeństwa wobec księdza Jerzego Popiełuszki. I to będzie tom źródeł po prostu. Tam będą dokumenty wywiadu dotyczące odgłosów sprawy księdza Jerzego Popiełuszki, procesu toruńskiego i tego, co się działo na przykład w trakcie papieskiej pielgrzymki w 1987 roku w kontekście księdza Jerzego Popiełuszki. To jest taka publikacja, która była długo, że tak powiem, przygotowywana, bo, że tak powiem, myśmy ją robili w kilka osób, dlatego że miały to być publikacja z trzech części składająca się, ale koniec końców zdecydowaliśmy się to wszystko podzielić, troje autorów, dogadywanie się i tak dalej, to wszystko troszeczkę trwało. Także ten tom się ukaże, a potem będzie też tom czwarty, gdzie będą dokumenty Stasi opracowane przez doktora Franciszka Dąbrowskiego. Ale to pewnie w przyszłym roku, natomiast ta trójka będzie tej jesieni. I to jest to, co mogę, że tak powiem, obiecać i powiem, że wyjdzie, dlatego że rzeczywiście w tych działaniach zostały podjęte tak zaawansowane ruchy, że no, nie powinno być tutaj zakłóceń. Natomiast co do mojej własnej książki, to nie wiem, ale piszę różne rzeczy, publikuję. Nie wiem, co tam się jeszcze ukaże w tym roku ciekawego. No, mogę jeszcze odesłać do pisma Aparat Represji w Polsce Ludowej, gdzie staram się publikować jako też jeden z członków redakcji. To, co dzisiaj opowiadaliśmy, o czym opowiadaliśmy, mogę odesłać ewentualnie osoby zainteresowane jakoś bliżej do mojego tekstu o kategoriach spraw i dokumentacji operacyjnej. To w numerze z 2019 roku ten tekst był. I myślę, że jeżeli ktoś będzie chciał sobie popatrzeć, jak to wszystko wygląda, może również sięgnąć do tej publikacji z instrukcjami i przepisami wywiadu, które razem z Anną Karoliną Piekarską przygotowaliśmy do druku i wydaliśmy bodajże w roku 2020. I ja tylko pragnę dodać, że wszystkie numery aparatu represji PRL są dostępne w wersji PDF,
w pełnych wersjach na stronach ipn.gov.pl. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać aparat represji PRL i są odsyłacze do wszystkich spedafowanych wersji. Ja jeszcze dodam, że jest też taka strona specjalna dla czasopism IPN, czasopisma ipn.gov.pl. Tam aparat represji ma swoją część, tam też są te numery wrzucone i tam na przykład odsyłamy też do filmików ze spotkań takich, które były promocyjne, do naszych konferencji i informacje po prostu o tym, co zamierzamy przygotowywać w następnych numerach i tak dalej. To taka nowa forma, może mniej znana, natomiast wydaje nam się, mówię tak szerzej, bo tak naprawdę inne redakcje też tam są obecne, że to jest taka dobra forma popularyzacji i uporządkowania tych dopisuję informacji. Dopisuję i za każdym razem już będę ogłaszał. Bardzo dziękuję za rozmowę i mówię, już niedługo na jesieni tego roku porozmawiamy o słynnej aferze Bergu. Cat Mackiewicz poświęcił jedną w ogóle, znaczy liczne teksty, kiedy Uniwersytas wydawał krakowski edycję dzieł Stanisława Mackiewicza. Jest oddzielna książka na ten temat. Operacja dla mnie wciąż skomplikowana. Jeszcze z punktu... Dla mnie też. To jest w ogóle ciekawe, że jeszcze z punktu widzenia operacyjnego to jakoś panuje nad tą materią. Nie rozumiem tych celów politycznych, ale to już pan dr Witold Bagieński, który był dzisiaj moim gościem, będzie o tym wszystkim nam niedługo opowiadał. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję.